Żołnierze rezerwy z Grupy Zabezpieczenia Medycznego i Logistycznego doskonalili swoje umiejętności na przykoszarowym placu ćwiczeń w Sokołowie. Szkolenie obejmowało m.in. ćwiczenia w zakresie medycznym z udzielania pierwszej pomocy, a także pokonywania taktycznego toru przeszkód. Mamy możliwość zapoznania się z procedurami, które różnią się troszeczkę od tych procedur, które są w cywilu. Mieliśmy okazję przećwiczyć ratownictwo pola walki, jak radzić sobie z mnogością oraz specyfiką pacjentów, którzy mogą zdarzyć się w czasie walki na polu. Część żołnierzy, instruktorów tutaj to też żołnierze, którzy wykonują zawód medyczny, więc mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Wymieniamy się także czasami doświadczeniami. Ta wiedza, którą posiadamy z cywila, też jest ważna dla żołnierzy. Fizycznie nie jest ciężko. Jest to dosyć przyjemnie. W terenie jest o wiele lepiej. Grupa Zabezpieczenia Medycznego w terenie może przeprowadzić różnego rodzaju symulacje, które teoretycznie na pokazie slajdów wtedy nie są tak atrakcyjne. Bardzo fajnie. Tutaj widać, że jednostka jest bardzo dobrze przygotowana na ćwiczenia rezerwy. Miło spędzamy czas, szkolimy się. Jak najbardziej jest tutaj ze strony kadry to wszystko poukładane w takim porządku, że najpierw właśnie mamy te wykłady, później szkolimy się od strony praktycznej, następnie przechodzimy tutaj na poligon i ćwiczymy te praktyczne aspekty już tutaj na poligonie. Tutaj koledzy są pomocni, wszyscy raczej tutaj tworzymy taki zwarty zespół, możemy liczyć na swoją pomoc, zarówno tutaj od strony medycznej tutaj wiedzy, jak i też takiej pomocy koleżeńskiej. Żołnierze musieli także przećwiczyć udzielanie pomocy pod ostrzałem. Ja miałem urwaną też rękę, założone mi stazę, żeby zatamować na kolanie, akurat rana od kolana, zatamować krwotok. No i tu miałem założone różne stazy i opatrunek na ramę. I czy żołnierze sobie dobrze poradzili? Wszystko poprawnie wykonali? Żołnierze sobie bardzo dobrze poradzili w tej sytuacji. Mogę zapytać, jak przebiegło ćwiczenie? No skutecznie. Pacjent będzie żył. Czy takie działania są trudne? No dość skomplikowane. W warunkach cywilnych są dużo prościejsze. Myślę, że dałbym radę, chociaż warunki bojowe są ciężkie, bo dochodzi stres wyjątkowy. Jest duże ryzyko strzału, a to jednak ćwiczenia... No może trochę przygotowują, ale jednak życie trochę inaczej wygląda. Szkolenie zakończyło się wspólnym grillem i ogniskiem, ponieważ tego dnia świętowano także Dzień Żołnierza Rezerwy. Była to okazja, by miło spędzić czas i zintegrować się. Oczywiście chcieliśmy połączyć Święto Żołnierza Rezerwy, które zostało ustawione 2 lata temu, z ćwiczeniami Żołnierzy Rezerwy, bo Żołnierze Rezerwy odbywają ćwiczenie. To są żołnierze Batalionu Logistycznego oraz Grupy Zabezpieczenia Medycznego, więc zrobiliśmy tak trochę ćwiczeń, trochę świętujemy. Przy okazji zjemy kiełbaskę, porozmawialiśmy z rezerwistami. Myślę, że są zadowoleni, pogoda nam dopisała, także wszystko jest ok. Im dłużej ćwiczymy, im bardziej ćwiczymy praktycznie, tym nabywamy coraz to lepszych umiejętności. Wykorzystujemy tutaj warunki terenowe i pozorację, teren, więc myślę, że te ćwiczenia dają dużo. Przede wszystkim przypominają żołnierzom te umiejętności, które już mają i co jakiś czas odbywają ćwiczenia, przypominają, doskonalą się i strzelają, więc myślę, że jest to dobry pomysł, żeby świętować i szkolić się w terenie. Cieszymy się bardzo, że rezerwieści nam dopisali, pomimo że mamy ten trudny okres pandemii, wszyscy są zaszczepieni. Jeśli nie są zaszczepieni, to mogą się zaszczepić tutaj w ramach ćwiczeń. Kolejnym wydarzeniem, jakie odbędzie się w sieradzkiej jednostce, będzie Święto Brygady i towarzyszący mu Dzień Otwarty Koszar. Planujemy zorganizować 22 października Święto Brygady. Też będzie mobilny punkt szczepień, będzie wiele sprzętu, nie tylko sprzętu łączności, ale również KTO Resomak, raki, moździerze. Być może będą nawet śmigłowce z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Mamy ogromne zainteresowanie przedszkoli, szkół, zgłoszenia. Jest generalnie praktycznie ze wszystkich szkół w Sieradzu, z Błaszek, z Warty. Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, wszystkich, którzy chcą zjeść wojskowej grochówki.